Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, zaczynamy drugi tydzień naszych spotkań. Dzisiaj zapowiadany live z Agatą, także poczekamy chwilkę, aż ona się do nas dołączy. Wszystko Wam opowiemy, kim w ogóle Agata jest, czym się zajmuje i o czym sobie będziemy dzisiaj rozmawiać. O super, już widzę, że Agata jest. Zaraz jak nam tutaj kliknie, zaakceptuje i będziemy się łączyć. Dobra, już mam. Jest, hej. Cześć, 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 poczekaj. Spróbuję ustawić tutaj lepiej. Super. Do kamery. O, teraz. Słychać tak, mnie dobrze? Tak, słychać cię i widać, wszystko jest w porządku. Super, fajnie. No to jestem. Bardzo się cieszę. Bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Słuchajcie, ja powiem parę słów wstępu i później zamieniam się w słuchacza, bo dzisiaj oddam głos Agacie, bo ma bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy nam do powiedzenia. Więc tak jak zapowiadałyśmy, dzisiejszym tematem będzie, czy zdrowie zależy od naszego stanu psychicznego, dobrostan, balans, spokój, szczęście. Czy można się ich nauczyć? Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie dla wielu. Słuchajcie, parę słów o Agacie. Tak w ogóle nasza, powiedzmy, znajomość tak naprawdę bardziej internetowa zaczęła się od tego, że uczęszczamy na ten sam kurs, jeżeli chodzi o naturopatę. Więc ja po prostu na naszej grupie napisałam, czy ktoś chciałby wziąć udział w takim moim wydarzeniu. Agata się odezwała i myślę, że tutaj taka obopólna korzyść z tego jest, ponieważ dla Agaty był to taki motor napędowy do tego, żeby coś bardziej z Wami podziałać, a mi jest bardzo, bardzo miło, że po prostu fajne treści będę Wam tutaj mogła pokazać. Słuchajcie, od lat zgłębia Agata tematy psychologii i medycyny naturalnej. Fascynuje ją moc samouzdrowiania naszego organizmu oraz to, jak myśli i emocje wpływają na ciało i na nasze zdrowie. Bo tak jak zawsze powtarzam, często z moimi pacjentami rozmawiam naprawdę o jedzeniu, ja wyspi się 5 minut, a reszta to jest po prostu rozmowa o emocjach, o tym, co się dzieje i jaki to ma olbrzymi wpływ na to, czy my możemy właśnie schudnąć, czy nie. Słuchajcie, Agatę możecie znaleźć pod nickiem na Instagramie All for Balance. Ja oczywiście, jak dodam tego live'a, to mam ją oznaczę i będziecie mogli sobie do niej też zaglądać. Okej, dobra, to tyle. Agatko, oddaję Ci głos i oczywiście poniegdzie się będę gdzieś wtrącać, ale przekaż nam to, co masz wartościowego dzisiaj. Bardzo Ci dziękuję, Paulina. Przyznam szczerze, że to jest taki mój debiut u Ciebie i generalnie w takim szerszym odbiorze, dlatego że od jakiegoś czasu zmotywowałam się mocno i stwierdziłam, że trochę wyjdę i pokażę się na zewnątrz, pokażę, co robię, czym się interesuję, co jest moją pasją już od bardzo długiego czasu, bo jestem motywowana przez osoby takie, które mam wokół mnie najbliższe i, no i ludzie, przez ludzi, którzy twierdzą, że być może im pomogłam, że im pomagam, że ta moja wiedza rzeczywiście dla nich jest wartościowa. Dlatego musicie mi trochę wybaczyć pewnie jakiś taki mój stres czy spięcie, bo ja podobno jestem bardzo spięta, aczkolwiek staram się gdzieś tam nad tym pracować. Zapisałam tutaj sobie, słuchajcie, plan, o czym chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, więc będę zerkać tu na swoją ściągawkę taką, którą mam z tematami. Paulina, ja Tobie bardzo dziękuję, jestem Ci bardzo wdzięczna za taką Twoją otwartość, bo to, co jest fajne u Ciebie i fantastyczne, jak sobie patrzę na Ciebie i patrzę sobie na mnie, to jest między nami dosyć duża różnica wieku i Ty mi się wydajesz taka młodziutka i już taka bardzo świadoma, więc to jest naprawdę fajne, bo jak sobie słuchałam Twojego pierwszego live'a, tego wprowadzającego w tę całą serię, to mówiłaś o bardzo, bardzo ważnych rzeczach, które my sobie teoretycznie o nich wiemy i to jest dla nas takie jakby oczywiste, no, że należy jeść uważnie i myślę, że tutaj większość osób, które interesują się Twoim kanałem, to już są takie osoby świadome, które wiedzą, że trzeba dobrze gryźć, trzeba jeść w spokoju, bez jakiegoś takiego zabiegania, stresu, żeby ten organizm był w stanie dobrze nam to strawić, potem przyswoić, żeby on jakby wyciągnął to, co jest możliwe, najlepsze z tego jedzenia. I
I to jest w ogóle fantastyczne, że ty mówiłaś o takich prostych rzeczach i powiem szczerze, ja, która jestem, no uważam siebie za taką już bardzo świadomą, jeśli chodzi o właśnie jedzenie, o zdrowie, to ja się zatrzymywałam i sobie mówiłam, kurczę, no ja to wiem i to jest takie mądre, co ty mówisz, a ja tego nie robię. To znaczy robię, jak sobie przypomnę, ale właśnie często zapominam. Więc dlatego, słuchajcie, myślę sobie, że tak na początek, to ja będę mówiła tutaj dzisiaj o paru rzeczach ciekawych dla was, na pewno, pewnie o nich nie wiecie, ale będę mówiła o wielu rzeczach, które są takie dla nas oczywiste. My wiemy o tym, to będzie takie przypomnienie, natomiast my wiemy i my tego nie robimy. Bo ja no, sama wiem po sobie, jak to było bardzo trudno mi się przestawić przez wiele lat, jak ja już miałam wiedzę naprawdę ogromną, książkową, ileś tam kursów, ileś studiów, ileś jakichś treningów dodatkowych, warsztatów. I cały czas jakby wracałam, kończyłam, zamykałam książkę i ja wiedziałam, że to jest takie mądre i ja to zastosuję, ale tego nie stosowałam. Więc słuchajcie, dzisiaj będę chciała wam powiedzieć o takich najbardziej praktycznych rzeczach, bo to, że ja tam przeczytałam ileś książek, to nie ma znaczenia. Ważne jest, że ja bym chciała dzisiaj wam powiedzieć to, co ja wyciągam z tych najmądrzejszych takich właśnie książek i że będziecie mogli to sobie zastosować tak w miarę, myślę, na bieżąco, w praktyce i będziecie dzięki temu gdzieś tam ustawiać się do takiego waszego lepszego, świadomego życia, bo ja zawsze mówię, że to jest kwestia, słuchajcie, dojrzałości. Niektórzy muszą naprawdę bardzo długo czekać, tak jak ja, bo ja tę swoją dojrzałość gdzieś tam dopiero po 30, tak mi się wydaje, zaczęłam tę drogę dojrzałości. No ale niektórzy zaczynają wcześniej, tak jak to widzimy u Pauliny, więc myślę, że to różnie bywa. A niektórzy w ogóle nie dojdą do tej dojrzałości i umrą w takim poczuciu takiego zabiegania, poczucia, że świat jest taki okropny i przeciwko nim. Więc, ale słuchajcie, dobra, podsumowując, zerkając na moją, na mój spis tematów, pierwsza rzecz, o której chciałabym wam powiedzieć tak obrazowo, żebyście gdzieś tam sobie to uświadomili, bo to było dla mnie samej bardzo odkrywcze. Jak ja sobie pomyślałam, bo na początku moja fascynacja to była taka fascynacja naturopatią, ale od strony ciała. Co mam tu na myśli? To, że nasza współczesna nauka, generalnie, nie mówię tylko o medycynie, ale o wszelkim rodzaju, wszelkich naukach, pokazuje nam ten świat fizyczny i oddziela ten nasz świat fizyczny, czyli to nasze ciało fizyczne, tę materię, od świata takiego psychicznego, duchowego, jakby tego nie nazwać, ale generalnie od tego, co się dzieje w naszej głowie, mówmy w skrócie od psychiki. I mamy lekarzy od specjalistów od ciała, od najróżniejszych części ciała, to już pomijam, że oni nie patrzą na nas holistycznie i nie patrzą na nas w kontekście tego, że jak mnie boli głowa, to może być przyczyna, nie wiem, leżąca tam gdzieś w wątrobie, w woreczku żółciowym, w czymkolwiek, a wcale niekoniecznie w tym, że coś tutaj w głowie jest nie tak. Ale mówię o tym, że patrzą na to w ten sam sposób też psychologowie, którzy mówią, no tak, my tu leczymy depresję, leczymy tę psychikę i bardzo jakby ja zostałam w ten sposób wychowana, słuchajcie, że no wszystko to jest jakby materia to materia, Bóg to Bóg, psychika to psychika i nie łączmy tego razem. Natomiast właśnie to całe moje dochodzenie do tej mojej wiedzy pokazuje mi coraz mocniej na to, że to się nie da oddzielić. W ogóle to jest niemożliwe, żeby to oddzielić. I tak jak pierwszy temat, który dzisiaj poruszę, tylko bardzo tak pobieżnie, bo myślę, że za tydzień sobie dokładniej o tym porozmawiamy, to jest stres. Wszyscy wiemy, co to jest stres, każdemu ten stres się kojarzy bardzo negatywnie. Tak jak mówię, będziemy o tym rozmawiać szczegółowo, bo dla mnie to jest ogromny, fascynujący temat za tydzień z Pauliną, ale wyobraźmy sobie tak bardzo, bardzo obrazowo, co to jest, co ten stres robi z tym naszym ciałem fizycznie.
Stres to jest to, co się dzieje w naszej psychice, czyli te emocje, które są spowodowane różnymi czynnikami, które my mamy gdzieś tam na zewnątrz. Szef się na nas denerwuje, mąż nas, nie wiem, wkurzył, żona nas wkurzyła, dzieci nam płaczą, ktoś na nas czeka, krzyczy, trąbi na drodze. I my mamy takie poczucie nerwowości, takiego jakby właśnie ogromnego spięcia, agresji. No każdy gdzieś tam ten stres różnie odbiera, bo niektórzy reagują agresywnie, niektórzy popadają znowu w takie jakieś ogromne doły, płacze, spazmy. Ale my głównie ten stres właśnie kojarzy nam się z tym, czyli z taką nerwowością, takim szybkim pędem, biegiem, nerwowością. Natomiast bardzo mało mówi się jeszcze nadal, uważam, że za mało, o tym, że stres to jest generalnie takie poczucie napięcia, które my sami sobie wytwarzamy w swojej głowie. Czyli to jest taki stres egzystencjonalny, można by powiedzieć, gdzie my sobie myślimy, jejku, cały czas. Czy mnie, co ja mogę zrobić, żeby zarabiać więcej, nie wiem, żeby ładniej wyglądać, żeby schudnąć. Jestem za gruba, staję codziennie na wadze. Ja mówię jakby wam o tym, bo ja wiem, bo ja tak sama miałam. Ja, czasami jeszcze też wraca mi takie poczucie, gdzie ja tam sobie mówię do siebie, Agata, weź uspokój, co ty w ogóle, w co ty znowu wchodzisz. W każdym razie to poczucie napięcia, co chcę powiedzieć, bo już dużo przechodzić do rzeczy, to poczucie napięcia, które my mamy takie emocjonalne w sobie, to ono tak naprawdę robi nam dużo większe szkody niż to poczucie nerwowości, kiedy jedziemy na drodze, zatrąbi na nas kierowca, zdenerwujemy się na niego i tam nie wiem, przez chwilę będziemy, pokrzyczymy sobie, wyrzucimy tę złość z siebie i to zejdzie nam. I wtedy, bo mamy takie uwolnienie tego stresu, prawda? Natomiast w sytuacji, kiedy my cały czas myślimy sobie, a jak to będzie, czy nie wiem, czy ten, teraz wymyślam, co z moim, to będę mówić o sobie, bo ja mam dwójkę nastolatków, dwójkę chłopców moich, o jak w szkole im pójdzie, czy oni sobie dadzą radę, czy oni będą, w jakim towarzystwie oni będą się obracać, czy oni będą znowu palić papierosy na przykład, albo robić coś, czego bym nie chciała. Wiecie, takie poczucie gdzieś napięcia ciągłego, ja idę spać i ja o tym myślę. I ciężko mi zasnąć, i źle się mi śpi. Co to powoduje w naszym ciele, to napięcie? To powoduje mikrospięcia wszędzie. Tak naprawdę w całym naszym ciele, bo to są zarówno mikrospięcia w naszych mięśniach, gdzieś tam potem czujemy, że nas plecy bolą, bo to najczęściej się objawia w ten sposób. Siedzimy w pracy w napięciu, plecy nas bolą, ale to są też mikrospięcia w całym naszym organizmie, w organach wewnętrznych również. Co to powoduje, jeżeli jest mikrospięcie takie w tkankach? To powoduje, że wtedy ta tkanka, gdzie powstaje to spięcie, to napięcie, ona po pierwsze co? Nie jest odpowiednio odżywiona, bo tam krew nie jest w stanie dopłynąć w odpowiedni sposób, czyli nie jest w stanie i dotlenić odpowiednio tej tkanki i jej odżywić, a po drugie limfa i krew też nie jest w stanie jakby zabrać stamtąd tych wszystkich szkodliwych produktów przemiany materii, które gdzieś tam no, wytwarzamy. Bo słuchajcie, chociażbyśmy jedli najcudowniejsze jedzenie, najbardziej zdrowe, to oddychamy czymś, co w ogóle mamy za oknem i nie wiemy, tak? W powietrzu, w wodzie, gdzieś tam wszędzie mamy do zanieczyszczenia. Więc one są, tylko nasz organizm musi sobie z tym radzić. On sobie świetnie radzi, jeżeli nie ma rzeczywiście tych, tak jak mówię, no, napięć, mikrospięć. Co się dzieje w miejscu tych mikrospięć? Tam przez tygodnie, przez miesiące, przez lata czasami są te takie obszary, które nie są odpowiednio odżywione, nie są odpowiednio oczyszczone i tam się tworzą właśnie co? Stany zapalne przede wszystkim, bo się zaczyna od stanów zapalnych, a stan zapalny to jest początek wszelkiego zła, który dzieje się w naszym organizmie. Później mamy nowotwory, mamy epidemię cukrzycy, tarczy, problemów z tarczycą, z hormonami. Hormony to w ogóle też temat, o którym będę mówić pewnie za tydzień, jeżeli chodzi o stres. Przede wszystkim uświadommy sobie właśnie, co robi nam ten stres, taki właśnie, który my niekoniecznie uważamy, że to jest stres. No, nam jest smutno, bo ktoś tam na nas popatrzył źle, albo coś się nie udało. No i myślimy, żyjemy w takim napięciu, w takim poczuciu smutku. Więc to jest bardzo ważne, słuchajcie, żebyśmy sobie to uświadomili. Po drugie, to co chciałam powiedzieć,
o tym naszym połączeniu właśnie umysłu i ciała, to jest to, że tak naprawdę dopiero ta wiedza pojawia się u nas w ostatnich latach. Ona, te badania, takie właśnie nad epigenetyką, bo za chwilę o tym troszkę opowiem, nad psychoneuroimmunologią, nad somatyką, czyli tym takim połączeniem układu odpornościowego z naszą głową, z naszą psychiką, tak naprawdę, z naszym mózgiem. Badania nad tym rozpoczęły się dopiero tak naprawdę w latach 60. bodajże XX wieku, czyli wcale nie tak dawno. W latach 80. była taka fantastyczna naukowiec, którą ja uwielbiam, bo czytam jej książkę i z punktu widzenia tego, jak ona jako kobieta walczyła o to, żeby pokazać swoją wiedzę. Jej szef dostał Nobla za te jej odkrycia, ale to już by the way, to jest Candace Pert, która robiła badania nad receptorami opiatowymi, czyli nad tym, w jaki sposób te receptory, które mamy na powierzchniach naszych błon komórkowych, to już bardzo skomplikowana wiedza, ale troszeczkę chociaż o nim powiem, w jaki sposób te receptory odbierają substancje, które są wytwarzane przez nasz mózg. Zwykle właśnie. Niestety to jest tak, że mózg wpływa fantastycznie na chemię organizmu. On potrafi kreować niesamowity sposób każda nasza emocja. Wyobraźcie sobie, dla mnie to było takie bardzo dziwne gdzieś tam, jak ja zgłębiałam tę wiedzę. Każda nasza emocja powoduje to, że my gdzieś tam w jaki sposób uruchamiamy odpowiednią produkcję konkretnych jakichś substancji chemicznych w naszym mózgu, które te substancje potem wpływają na co? Na nasz układ immunologiczny, czyli na te nasze narządy odpowiadające za naszą odporność, na nasz układ hormonalny, bo ten układ hormonalny to w ogóle zresztą dla nas kobiet on jest wyjątkowo ważny, dla mężczyzn zresztą też, ale gdzieś tam te badania, które właśnie mówią o tym połączeniu psychiki i ciała, one się rozpoczęły całkiem niedawno. Nie pamiętam kiedy, ale to zdaje się, że na początku tego wieku był taki profesor Roland Glasser. On zrobił badania, słuchajcie, na grupie studentów. To się działo bodajże w Ohio na uniwersytecie. Zrobił badania na grupie studentów, którzy byli w czasie sesji, tak? Czyli ileś tam egzaminów ich czekało, długo to trwało. I on robił badania, po prostu badał ich krew, co się dzieje, w jaki sposób zachowuje się ich krew i w jaki sposób ich ciało wytwarza komórki odpornościowe. Czyli badał po prostu ilościowo, wyszło mu to jak czarno na białym. To było niesamowite, bo jakby ta produkcja tych komórek właśnie odpornościowych spadała drastycznie u tych studentów. Więc to gdzieś tam, zresztą później były badania, no teraz już wiemy powszechnie, że osoby, które są bardziej zestresowane, są bardziej narażone na HIV. Kiedyś nam mówiono, że w ogóle HIV to jest choroba, na którą każdy umrze na pewno, a teraz wiemy, że Magic Johnson, tam nie wiem, inni celebryci, którzy mają HIV, wcale nie umierają, bo oni tak fantastycznie są w stanie zadbać właśnie suplementując, odżywiając się odpowiednio, no i pracując z pewnością nad swoją głową, nad swoją psychiką, że oni żyją i świetnie się mają, pomimo tego, że gdzieś tam ten wirus jest w ich ciele, prawda? Więc to jest świeża wiedza, to są nowe odkrycia gdzieś tam i nie ma się co dziwić pewnie temu, że lekarze medycyny niektórzy są tylko otwarci na to, psychologowie też, psychologowie bardziej, bo ja bardziej w tym środowisku się obracam, więc widzę, że tak coraz bardziej to dociera, szczególnie jak się mówi o chorobach psychosomatycznych, prawda? To wiemy, już każdy z nas chyba słyszał, to jest to choroba psychosomatyczna albo psychosomatyka, takie popularne pojęcie, kiedy ktoś tam mówi, no nie wiem, coś tam się dzieje, jest jakaś w ciele, jakieś bóle, jakieś szumy uszne, coś się dzieje, co lekarze badają ciało,
pod każdym względem, takim właśnie fizycznym. Wszystko jest dobrze w wynikach, wszystko w wynikach krwi, wszystko dobrze w każdym USG, w badaniach wszelkich takich przeglądowych, wszystko jest ok. I lekarze nie wiedzą, a ten człowiek jest chory, on w ogóle nie może funkcjonować prawidłowo. No i wtedy lekarz mówi, proszę, do psychologa, do psychiatry na leczenie. To jest psychosomatyczne. Więc to są już takie pojęcia, które coraz częściej gdzieś tam są nam znane. Ja bym Cię tutaj przerwała, jak mogę, ponieważ właśnie mam idealny przykład tego, o czym mówisz, ponieważ mąż mojej pacjentki chorował bardzo długo, przewlekle, borykał się z problemem Helicobacter pylori, tak? I naprawdę leczenie było 6, nie wiem, 7 antybiotykami, jakby cały czas to nawracało, robili wycinki, znowu się okazywało, że jest i tak dalej. W każdym razie udało się jakoś to zaleczyć, ale co ten pan przeszedł, to już jego, prawda? I właśnie później nastąpił taki efekt, że tak, pół godziny po wstaniu on odczuwał mdłości, cały czas czuł, że tutaj coś się dzieje. I tak jak mówisz, był przebadany później już pod wszystkimi kątami, totalnie, organizm od góry do dołu, nie wychodziło totalnie nic. I on już popadł, można powiedzieć, w depresję, nigdzie z żoną nie chciał wychodzić, mówił, że już mu się żyć tak naprawdę nie chce, bo jego ciągle coś boli i cały czas mu to przeszkadza. I ta pani mi się zwierzyła po prostu przy okazji swojej wizyty. Ja tam oczywiście zaproponowałam, jakie można badania zrobić i tak dalej, ale podpowiedziałam, żeby zmieniła mu probiotyk, bo ona mu podawała jeden, ja zaleciłam drugi. I to na pewno nie był efekt probiotyku, bo przez tydzień nie mógł on zadziałać, ale po tygodniu ta pani napisała mi, dziękuję za rady dla męża, jest o niebo lepiej. Nie wiem, czy on po prostu tak się nastawił, że ktoś inny jakby zrozumiał jego problem, że nie mówił, że jest jakiś, nie wiem właśnie, że chory na głowę i tak dalej. I że po prostu on uwierzył jakby w moc tego, że on weźmie inny probiotyk i to po prostu zadziała. Paulina, wiesz co to mogło być? To mógł być efekt placebo też. To jest bardzo ważny temat, o którym chciałam też dzisiaj Wam powiedzieć, bo słuchajcie, ja oczywiście mogę mówić o badaniach, bo ja jestem tutaj jakby gdzieś tam w taką wiedzę uzbrojona i może to nie być ciekawe, ale powiem o paru takich bardzo ważnych, bo każdy pewnie słyszał efekt placebo, dla przypomnienia krótko, co to jest. To jest taka reakcja naszego organizmu, kiedy organizm, który dostaje po prostu, nie wiem, tabletkę cukru w formie takiej tabletki, która jakby wydaje mu się, że to jest jakiś lek dla niego ważny, on pomimo tego, że tam nie ma żadnego składnika aktywnego, nic, po prostu cukier albo tam jakiś, nie wiem, woda z solą, cokolwiek, jakiś płyn, on zdrowieje, bo myśli, że to jest właśnie lek. Czyli to jest, no ewidentnie to powiedziałaś ty. On być może w ogóle pomyślał, nie ciekawe, co ta żona jeszcze mu powiedziała, ale może żona mu powiedziała, słuchaj, ja tu mam taką specjalistkę, ona powiedziała, że to jest to i wtedy to ci pomoże. I to już wystarczy. Słuchajcie, ta siła naszych właśnie, naszego wierzenia, ona może nas właśnie uzdrowić albo też no, zabić, mówiąc brzydko, doprowadzić do choroby, bo takim opozyt, czyli przeciwieństwem do efektu placebo jest efekt nocebo. I co tutaj chciałam powiedzieć, jeżeli chodzi o liczby, bo to jest ważne. Jeżeli chodzi o efekt placebo, to mówi się w zależności od badań, bo efekt placebo jest przede wszystkim zauważalny przez firmy farmaceutyczne, które prowadzą po prostu regularne badania. Oni mają obowiązek zbadania skuteczności danego leku, który tam produkują, stosując tak zwaną podwójną ślepą próbę. Gdzie? Co jest ważne, słuchajcie, to też dla mnie było takim zaskoczeniem, na czym polega ta podwójna ślepa próba. Polega to na tym, że ani ten pacjent, który dostaje te leki, on wie, że on bierze udział w takim eksperymencie i on wie, że on może być zarówno tą osobą, która dostaje lek taki skuteczny, ale może też dostać placebo, czyli on nie wie, on ma nadzieję, że on dostaje ten lek i również ten lekarz, który go prowadzi, który mu jakby przepisuje, czy wylicza te tabletki, czy te leki, które on musi brać, on również nie wie, co jest ważne. Dlatego tutaj, słuchajcie, to jest też niesamowite, bo udowodniono, że jeżeli ten lekarz wiedział, co on daje, to to już potem wpływało na tych jego pacjentów. Stąd te
też muszą stosować firmy farmaceutyczne, to już są procedury odpowiednie na to, taką właśnie podwójną ślepą próbę. I słuchajcie, wyniki tych badań, one są bardzo różne, oczywiście pewnie w zależności od leku danego i od specyfiku, który tam jest testowany, ale one tak uśredniając, to one są w okolicach 50% i tak się czyta, czyli tak naprawdę 50% osób, które myśli, że bierze lek, to oni zdrowieją, biorąc tylko cukier, kapsułkę z cukru, więc to jest niesamowite. Czasami wręcz jak czytałam w ogóle, słuchajcie, coś, jakieś badania na temat takiego leku na depresję, jakiegoś psychotropu, to tam wprost firma farmaceutyczna mówiła, jakby musiała się przyznać, pokazać, że w badaniach w porównaniu z placebo, to skuteczność tego leku jest tylko o 2% lepsza niż placebo. Więc słuchajcie, to też jest niesamowite, kiedy gdzieś tam, no zaskakujące, tak, dla nas. Natomiast co dla mnie było takie rzeczywiście bardzo szokujące, jeżeli chodzi o efekt placebo, to kiedy przeczytałam badania, które były prowadzone, znaczy są prowadzone również nad chemią, czyli nad takimi specyfikami, lekami, które są podawane pacjentom nowotworowym. I w sytuacji, kiedy niestety ten efekt nocebo, tutaj mówię, no taki no, bardzo ciężki gdzieś tam dotykał również tych ludzi, kiedy ludzie, którzy myśleli, że brali chemię, oni dostawali tak naprawdę tylko wlewy tam z jakiejś, nie wiem, wody pewnie z fizjologicznej. W 39% przypadków, słuchajcie, wypadały im włosy, tak jak tym pacjentom nowotworowym, znaczy tym takim, którzy brali chemię. Więc to też było dla mnie szokujące, bo to też jest taki naprawdę ogromny dowód na to, że siła naszej psychiki i tego, czy my wiemy, w co my wierzymy, czy my wierzymy, że my wyzdrowiejemy, czy my uwierzymy, że my jednak nie damy rady i nie damy rady wyzdrowieć, bo też są takie przypadki, to jest bardzo determinujące. Myślę sobie, że gdybyśmy mieli taką świadomość, gdybyśmy jako społeczeństwo byli bardziej uczeni tego, to dzięki temu byśmy mogli więcej gdzieś tam dla siebie dobrego zrobić, gdzieś moglibyśmy lepiej żyć po prostu. Stąd też, tak jak mówię, mój pomysł na mówienie o tym, bo im więcej ludzi będzie o tym wiedziało, tym więcej potem będzie w stanie to zastosować. Więc to tak a propos tego efektu placebo i nocebo. Super, powiem Ci, że to jest bardzo ważny temat, bo tak nawet mi się przypomniało takie jakby nastawianie kogoś, jak ktoś powiedzmy do nas przychodzi, powiedzmy przychodzą do mnie pacjenci, to u mnie pierwsze pytanie, to jak ktoś jest, to może potwierdzić, to u mnie nie jest co słychać, tylko co dobrego słychać. Jakby ja moim pytaniem kierunkowuję już tą osobę, żeby, no bo nie powie mi, prawda, czegoś złego, tylko ona już będzie szukała tych dobrych rzeczy, o której ja pytam. Więc to też jakby tak się złapałam, że fajnie zaczynać na przykład takim pytaniem. A dlaczego to mówię? Bo często jakby od lekarzy już dostajemy na przykład, prawda? Jest choroba taka i taka, zostało pani 3 miesiące życia, powiedzmy. I to jest takie nastawienie, Jezu, zostało mi 3 miesiące życia, to tak, albo się już załamuje, albo nie wiem, co jeszcze przez te 3 miesiące zrobię. Nie ma takiego właśnie pozytywnego działania, okej, jest tak i tak, ale próbujemy robić wszystko, żeby na przykład, nie wiem, zminimalizować, zmniejszyć tego guza, czy cokolwiek innego, prawda? Czyli to, co właśnie mówisz, takie już nastawienie na samym początku, przekazanie jakiejś takiej informacji, no to, co wypowiadamy, ma ogromną moc. To prawda. Słuchajcie, no niestety lekarze nie są świadomi, nie są uczeni tego, bo gdzieś tam, tak jak mówię, to są najnowsze badania i żeby się dowiedzieć trochę więcej na ten temat, to pewnie trzeba się samemu trochę uczyć i bardziej zagłębić w temat. Co z takich, bo patrzę, że już nam pół godziny minęło, więc patrzę... Tak, sobie, nie chcę jeszcze zagadywać. Wiem, słuchajcie, to co... Dobra, to jeszcze taki temat bardzo ważny, uważam, żebyśmy tutaj jakby natknęli się trochę nadzieją, bo ja no, z tego czasu gdzieś tam, pamiętając to, co działo się pod koniec XX wieku i to, co ja pamiętam z telewizji, jak opowiadano w wiadomościach, odkryto genom ludzki, odkryto gen odpowiedzialny za takiego raka,
jest nadzieja na to, że teraz naukowcy odkryją gen, który za takiego raka odpowiada. I ja tak pamiętam, że zawsze słuchałam tych wiadomości i taka byłam właśnie zdeterminowana tym, że jejku, te nasze geny, co z tymi naszymi genami? Później usłyszałam o tej Angelinie Jolie biednej, która po prostu wszystko sobie pousuwała, bo pewnie znacie historię, prawda? Angelina Jolie, dla mnie to najpiękniejsza kobieta świata w ogóle. Ja zawsze ją tak podziwiałam bardzo, tego pięknego Brada Pitta i Angelinę i te ich fantastyczne dzieci. Słuchajcie, no i ona, ponieważ jej mama zmarła na raka, o bodajże tam ileś jakieś osoby jeszcze w rodzinie, ciocie, ktoś tam, no to ona stwierdziła, że żeby nie umrzeć na raka, bo chyba tam właśnie problemem były te drogi takie kobiece, no to ona sobie powycinała wszystko, macicę, wszystko, co tam miała, jajniki, plus piersi, żeby nie zachorować. A to, co chciałam powiedzieć, to jest bardzo ważne, to jest właśnie to, że my wcale nie jesteśmy zdeterminowani naszymi genami. I to jest, słuchajcie, fantastyczne, bo to są co prawda odkrycia dopiero no, ostatnich pewnie kilkudziesięciu, dwudziestu, trzydziestu lat, ale to są już takie no, ewidentne odkrycia, gdzie naukowcy nam mówią, powstała wręcz taka nowa dziedzina wiedzy w tym zakresie, która się nazywa epigenetyka. I naukowcy nam tutaj mówią, wcale nie jesteście zdeterminowani przez wasze geny. Wasze geny, owszem, one mają jakieś predyspozycje, coś tam pewnie w jakimś tam procencie, kiedy mamy choroby genetyczne, rzeczywiście takie, które no, mamy zespół Downa, nic pewnie z tym się nie da zrobić, ale w innych, w zasadzie w większości naszych spraw, jakby przypadłości, chorób rodzinnych, gdzieś tam ktoś mówi, no tak, rak w rodzinie, cukrzyca w rodzinie, zawał serca w rodzinie, wcale absolutnie nie jesteśmy zdeterminowani tym. Bardzo ważne jest oczywiście to, o czym mówię, czyli nasza psychika i to, jak wpływa nasza psychika, ale to jest bardzo ważne, o czym ty mówisz, Paulina, czyli przede wszystkim świadomość naszego odżywiania, to jak my jemy, co my jemy, kiedy, jakimi substancjami karmimy się na co dzień, czy jesteśmy otoczeni, ja to wręcz mówię, że czy jesteśmy otoczeni przez plastik, bo jak my, słuchajcie, idziemy do supermarketu i wkładamy tam wszystkie produkty, które my wkładamy do koszyka i one są, bo mój tato mówi, no co ty, córcia, opowiadasz, jak przecież wszystko, co tam jest, no to jest zdrowe, bo to jest przebadane, no nie byłoby dopuszczone do, jakby do, ten przemysł spożywczy, do spożycia by nie było dopuszczone. Ja mówię, tatuś, tak, tylko co z tego, jak każdy z tych produktów, jak go weźmiesz oddzielnie, to on spełnia normę, bo on ma w sobie tam minimalną, mini nanonormę konserwantu, który jest dopuszczalny. I jak zjesz ten jeden jogurt, albo jeden tam jakiś, nie wiem, produkt, ciastko z tego sklepu, albo coś tam, to naprawdę nic ci się nie stanie. I w porządku, twój organizm sobie poradzi, jakby fantastyczny jest nasz organizm, bo on się sam ciągle oczyszcza, gdzieś tam uzdrawia, odnawia. Natomiast jak będziesz jadł cały czas tylko takie właśnie rzeczy z plastiku, które mają konserwanty, które mają, są pełne jakichś tam właśnie takich uzdatniaczy, smaku, po prostu pełne chemii, to przede wszystkim pomyśl sobie logicznie. I ja mówię do mojego taty, który zawsze jest takim niedowiarkiem, ale słuchajcie, jak mu to powiedziałam, to on rzeczywiście tak usiadł i powiedział, no kurczę, ty masz rację. Mówię tak, słuchaj, przecież konserwant jest dawany do jakiegoś tam jedzenia, po co? Żeby się nie rozwinęły tam bakterie i grzyby, prawda? On mówi, no prawda. No dobra, to skoro to coś, co ma w sobie to, żeby się jakby to pożywienie, ono ma w sobie ten konserwant, on nie pozwala na to, żeby się bakterie i grzyby rozwinęły prawidłowo, czyli on zabija te bakterie i grzyby, no zabija. No dobrze, to w takim razie, jeżeli to coś dostanie się do naszych jelit, a nasze jelita, to jest w ogóle przecież nasz drugi mózg, to też jeszcze oddzielny temat, Paulina to pewnie jest, najwięcej by mogła powiedzieć, ale tam mamy siedlisko bakterii, które są w stanie bakterii, grzybów, wszelkich jakichś tam jakby stworzonek, które pomagają nam prawidłowo funkcjonować i odpowiednio trawić, bo dzięki temu trawnimy, prawda? Potem przyswajamy to jedzenie. I jeżeli to coś dostanie się tam, no to co myślisz, że dzieje się z tymi właśnie dobrymi bakteriami, które są nam potrzebne?
No rzeczywiście, on mówi, kurczę, no ty możesz mieć rację. I słuchajcie, i to, co zawsze powtarzam, już naprawdę podsumowując, bo ja mogę się rozgadać niestety za dużo, ale my sobie nie zdajemy sprawy, no bo każdy ten produkt spełnia oczywiście normy, tylko jak my żywimy się cały czas takimi właśnie, cały dzień, cały tydzień, cały miesiąc, całe lata, tymi wszystkimi produktami, które mają w sobie te właśnie, są przetworzone, mają te konserwanty, mają najróżniejsze tam uzdatniacze, całą chemię po prostu, no to to wszystko gdzieś tam ten nasz organizm, który sobie radzi na początku fantastycznie, jak jest młody, bo ja patrzę na moich nastolatków, to oni mówią, mama, no co, to przecież nic mi nie będzie, zjem hamburgera i nic nie będzie. Ja mówię, jasne, że ci nic nie będzie, tylko że jak ja nie wyrobię w tobie zdrowych nawyków żywieniowych i ty w miarę nie będziesz ogarniał tego, tylko całe życie będziesz żył tymi hamburgerami i tymi odgrzewanymi w mikropali ze sklepu, tam gotowymi posiłkami, to ty w pewnym momencie po prostu plus minus koło 40 już pójdziesz do lekarza po tabletki, albo będzie jakiś nowotwór, albo no bo organizm sobie nie będzie radził, po prostu będziesz chorował. Dlatego tak jak mówię, jak ten organizm jest młody, to on sobie jeszcze fajnie radzi. No później my Tak. jesteśmy starsi, to już trzeba świadomie. Dokładnie. I powiem Ci, że tutaj jest poważne zagrożenie, które też często się przebija przez mój gabinet, bo właśnie nawet jak ja mam taką fajną starszą pacjentkę i ona mówi, że no ja jakbym to zjadła, to tam będę miała problemy, ale moja córcia to nie, bo ona jest szczupła. I tu często wiele osób myśli, ja zawsze powtarzam, to, że ktoś jest szczupły, nie znaczy, że jest zdrowy. To wcale nie idzie ze sobą w parze. I to jest bardzo ważne, że jeżeli my jesteśmy właśnie osobami szczupłymi, względnie uważamy się za zdrowe i będziemy sobie pozwalać, no bo ja nie tyję, ja mogę zjeść chipsy, mogę zjeść i tak dalej, to niestety, nie chcę być złym prorokiem, ale to wyjdzie. Za 10 lat, za 20 czy za 30, niestety to wyjdzie. Więc ja zawsze powtarzam, że nawet jak ktoś nie widzi, powiedzmy, efektów, nie wiem, odchudzania, bo nie może się zmniejszyć mniejsze spodnie, czy ta waga nie leci, to żeby zawsze pamiętać po prostu o zdrowiu, żeby robić to mimo wszystko dla zdrowia, czyli żeby odżywiać się prawidłowo, myśleć o tym nawodnieniu i tak dalej, nawet nie patrząc i nie frustrując się tak bardzo na tym rozmiarze, czy właśnie na masie ciała. Tak. Słuchajcie, to wszystko jest bardzo ważne, ale też wyciągając to, co pozytywne z tej naszej tutaj rozmowy i tej części, to naprawdę my mamy możliwość zmiany. Mówię to z doświadczenia, nie mam dzisiaj czasu na to, żebym o tym powiedziała, ale ja kilka lat temu, no prawie jakby powinnam była pójść się poddać, jakby położyć pod nóż o lekarzy, mówiąc wprost. Podjęłam inne decyzje wtedy, w tamtym czasie dokonałam odpowiednich drastycznych zmian w moim życiu, ale jestem zdrowa, czuję się dobrze, czuję się coraz lepiej, mam poczucie, że jestem coraz starsza, ale w ogóle jakoś tak mi dobrze z tą moją starością. Słuchajcie, nawet ostatnio mówiłam mężowi, że jak to jest, że ja jak mieszkaliśmy tam w innym mieszkaniu, to było naprawdę już naście lat temu, ja wstawałam z łóżka rano albo w nocy, słuchajcie, szłam do toalety i ja miałam takie poczucie, że moje stopy, tutaj te wszystkie małe kostki przy stopach, to one mnie tak bolą. Tak jakby to było takie w ogóle starcze. Ja sobie myślałam, kurczę, no już tam około 30 pewnie mówiłam, no jejku, no to już tak musi być. Wiecie, że ja tego teraz nie mam. Ja jestem po 40 i ja po prostu tego nie mam. To jest niesamowite. To pokazuje właśnie, że jednak to nasze ciało fantastycznie, pomimo tego, że ono jest starsze, ono się fantastycznie potrafi regenerować. I to jest ogromna siła. I ta epigenetyka, słuchajcie, w ogóle bardzo polecam lekturę dla wszystkich początkujących, jeżeli ktoś nie czytał, to Bruce Lipton, Biologia przekonań. To jest taka w ogóle Biblia, uważam, i najważniejsza książka, która mówi o tym, że wcale my nie jesteśmy zdeterminowani przez nasze geny, że możemy w odpowiedni sposób żyjąc, jedząc, myśląc i tak dalej, możemy naprawdę, naprawdę się zmieniać i być zdrowymi, żyć długo, w zdrowiu, fajnie, naprawdę fajnie. Więc tak, ale słuchajcie. Agatko, chciałabym tylko przeczytać jeden komentarz tutaj. Zdarza się też, że trafi się na światłego lekarza, który uświadomi, jak ważne jest pozytywne nastawienie i decyzja, że wyjdę z tego, aby więcej osób miało takie szczęście. Tak, oczywiście, tutaj absolutnie nie chcemy też wszystkich do jednego worka, powiedzmy, Nie ma. wrzucać, więc jak najbardziej
każdym fachu znajdzie się grono fantastycznych specjalistów, jak i takich, którzy mogliby troszeczkę nad sobą popracować, ale jak najbardziej po prostu trzeba szukać fajnych osób. Cieszę się, ale że tutaj się słuchajcie, to właśnie a propos tego, ja chciałam powiedzieć bardzo ważną rzecz jeszcze, słuchajcie, bo nasza medycyna to jest w ogóle fantastyczne odkrycie i to, że my żyjemy w XXI wieku, jak komuś się utnie, nie wiem, palec ostatnio mojemu znajomemu tam coś ucięło, oni mu tak to przyszyli, że w ogóle on normalnie ma wszelkie czucie rusza, a ja widziałam go w windzie, jak on tam miał w pewnym momencie, mówię, jaka tam patrz, przyszyli mi palec, ja nie wiem, czy będę w ogóle funkcjonował. Świetnie funkcjonuje, wszystko czuje, to jest niesamowite, co potrafi, jakie cuda potrafią zrobić nasi lekarze i to jest ogromna, jakby ogromny ich dorobek, prawda? No problem jest z tymi właśnie takimi chorobami przewlekłymi, jak to się mówi. No ale to już temat pewnie na inny czas. Słuchajcie, ale przechodząc do praktyki i do tego, co ja, bo ja bym chciała, żebyśmy, która o 19:40 kończymy. Słuchajcie, bardzo ważne rzeczy, bo co my możemy robić na co dzień? Ja sobie myślę, że chciałabym wam pokazać, powiedzieć, co tak naprawdę w praktyce możesz zrobić ty, ja, każdy z nas dla siebie. Na razie nie mówię tutaj o innych, o zmienianiu siebie, mówię o zmienianiu siebie. Przede wszystkim to pamiętaj o tym, jakimi ty myślami się karmisz każdego dnia. To jest bardzo ważne. Poza tą dietą, która jest ogromnie ważna i Paulina o tym mówi, to zrób sobie taką dietę, dietę w swojej głowie, dietę twoich myśli. To jest ważne, czym ty się karmisz każdego dnia. Po pierwsze, jak ty myślisz o sobie, posłuchaj swoich myśli, poobserwuj, zrób sobie taką chwilę, zatrzymuj się w swojej głowie i patrz i myśl, czy na pewno to jest tak, że myślisz sobie, no nie, nie dam rady, bo to nie dla mnie. Nie, ja jestem po prostu za głupia. Nie, ja źle wyglądam. Boże, jak fatalnie wyglądam. My kobiety to szczególnie mamy takie właśnie, ja sama wiem, bo patrzę w lustro i tam gdzieś ciągle takie myśli przychodzą. Ale też myślę sobie, że dlatego takie chwile uważności i to, co Paulina wam sygnalizowała, co wam chciałam powiedzieć, to najważniejsze tutaj dla mnie jest to, żeby mieć takie chwile uważności, zatrzymania się w ciągu dnia, jak jesz. Jak na chwilę usiądziesz i popatrzysz za okno, popatrzysz, jaka piękna zieleń, jak cudownie, jakie chmury w ogóle, albo jak dzisiaj ładnie ten deszcz pada, albo jejku, jak mi kwiatek pięknie tutaj rośnie. Cokolwiek, słuchajcie, takie chwile uważności, zatrzymania się i też zatrzymania się i myślenia, jak ja się czuję. Co ja się czuję? Dlaczego ja czuję taki ciężar w żołądku, takie spięcie? Bo zjadłam tak szybko, bo po prostu w biegu gdzieś tam coś chwyciłam. Czemu znowu tutaj mnie coś ciśnie? Tu mnie ciągnie, tu uwiera, tu jest spięte. Taka uważność, czyli po pierwsze chwilę uważności w ciągu dnia, a po drugie wdzięczność. Wdzięczność, słuchajcie, to jest niesamowita ta siła. Na pewno każdy z was słyszał o tej wdzięczności, bo ja to też, ja słyszałam dużo wcześniej o tej wdzięczności, tylko że ja jej nie stosowałam. I dopiero wtedy, kiedy regularnie po prostu zaczęłam siadać sobie, ja to robiłam akurat co wieczór gdzieś tam w myślach, gdzie sobie myślałam, za co jestem wdzięczna? I to przynajmniej zróbcie to, bo Paulina wam roześle tym, którzy będą chcieli dziennik wdzięczności, który wam przygotowałam. I tam jest rozpisany cały tydzień, gdzieś tam udowodnione jest naukowo, słuchajcie, że najlepiej nasze cele realizują się. W ogóle nasze połączenie ręka, mózg działa nam najlepiej, kiedy piszemy odręcznie, więc to jest bardzo ważne, żeby wydrukować sobie to, co dostaniecie i pisać odręcznie codziennie przez miesiąc co najmniej, zrobić sobie taki trening właśnie wdzięczności, kiedy rano najlepiej możesz usiąść i powiedzieć sobie, za co jestem wdzięczna dzisiaj, co mnie pięknego czeka, co bym chciała fajnego zrobić i później na koniec dnia na podsumowanie, co dzisiaj fajnego się stało. A jeżeli nic fajnego uznacie, naprawdę czasami są takie dni, ja wiem, że tak jest, że nic fajnego dzisiaj się nie zadziało, to żebyście sobie pomyśleli,
co mi to miało pokazać, jaką ja lekcję mogę z tego wyciągnąć. I będą pewnie czasami takie chwile, gdzie sobie pomyślicie, no nie, no to po prostu bez sensu. To, co mnie spotyka w życiu, to jest w ogóle zupełnie mi niepotrzebne. Ja nie chcę tego. Dlaczego mnie to spotyka? To zapewniam Was, bo ja już z punktu widzenia swojej dojrzałości i swoich doświadczeń wiem, że czasami coś, co wydaje nam się takie w ogóle beznadziejne i okropne, to ma ogromny sens. Daje takie, no my jesteśmy, ja uważam, że my jesteśmy prowadzeni w życiu. Gdzieś tam nasza dusza, która tutaj przychodzi, to ona decyduje, jakie doświadczenia gdzieś chce przeżywać i to jest, uważam, fajne. W każdym razie, znowu inny temat, mogłabym tutaj brnąć, ale czyli dwa najważniejsze aspekty. Poczucie uważności, czyli takie zatrzymywanie się w sobie i tutaj w ogóle, słuchajcie, uważam, że najlepszym takim, taką mobilizacją do tego, żeby to robić, to jest nastawienie sobie alarmu co godzinie w telefonie. Każdy z nas ma alarm, po prostu nastaw sobie regularnie tam te pobudki, drzemki, czy jak to tam i niech ci to pika i wtedy ty patrz sobie i nawet na te kilka sekund, nawet jak coś robisz, jesteś na spotkaniu, gdzieś w biegu, coś się dzieje, ale ty widzisz albo tam coś ci się przypomina, to ty sobie pomyśl wtedy, jak ja się czuję, odetchnij, jeżeli możesz, zamknij oczy, jeżeli nie, to po prostu weź głęboki wdech, potem głęboki wydech, nawet jak będą ludzie wokół ciebie, to oni no, może zauważą, ale raczej nie zauważą, a ty zatrzymasz się na chwilę i pomyślisz, jak się czuję, jak ja się czuję, gdzie ja jestem, a po drugie ta wdzięczność, rano i wieczór. Cudownie. Mogłabym cię słuchać godzinami. Słuchajcie, to jeszcze jedna rzecz, jeżeli mogę, to już naprawdę koniec, bo jeszcze z takich inspiracji troszkę, słuchajcie, też a propos tego, co, jak lepiej żyć, jak szczęśliwiej żyć i tego, jak mówiłam, czy szczęścia w ogóle można się nauczyć. Więc ja przede wszystkim z swojego doświadczenia wiem, że można, bo to jest coś takiego jak mięsień. Szczęście to jest mięsień, jego trzeba trenować, naprawdę. I jeżeli nie będziemy go trenować, no to on będzie taki po prostu biedny, byle jaki roztrzęsiony galareta. I tak my będziemy taką galaretą, ale jeżeli postawimy sobie za cel właśnie takie trenowanie tego naszego szczęścia, to możemy. I pierwsza rzecz, jakby dwa obszary, w których my to szczęście możemy gdzieś tam sobie nad nim pracować. Pierwszy obszar to jest obszar naszych relacji i czyli nasze otoczenie, ludzie, którzy są blisko nas. Zawsze, tak jak ja mówię, rodzinę swoją kochaj, bo to twoja rodzina, a przyjaciół wybieraj, zawsze możesz ich zmienić. Rodzinę nie zmienisz, zaakceptuj, ale przyjaciół możesz zmienić. I drugi obszar to przede wszystkim, ja bardzo długo, słuchajcie, nie rozumiałam, jak to ktoś do mnie mówił, ja uważałam, że to jakieś takie głupoty i w ogóle, ale kochaj siebie. Jak ja rozumiem, kochaj siebie. Przede wszystkim pamiętaj, że ty jesteś wystarczający. Jesteś wystarczający, bo urodziłeś się no, idealny, taki, jaki masz być. I to, że właśnie jesteś taki w takiej chwili, w tym momencie, to jest skutek tych wszystkich twoich doświadczeń, całej twojej przeszłości, twoich decyzji. A zawsze pamiętaj, że podejmujesz takie decyzje w danym momencie, które są po prostu najlepsze dla ciebie w danej chwili. Każdy z nas chce jak najlepiej dla siebie, to jest normalne. Jeżeli my nie uświadomimy sobie tego, że nawet jeżeli, dobra, będę się starać, będę się odchudzać, będę biegać, będę ćwiczyć, będę się piłować, nie wiem, będę się starać, będę brać udział w zawodach Miss, mówię o kobietach już tutaj nas, i będę najpiękniejsza w Warszawie, a może nawet potem będę najpiękniejsza w Polsce, no to kurczę, przecież ciągle będą te najpiękniejsze w innych krajach, a na pewno najpiękniejsze na świecie. Mówię to samo o sportowcach, no to już słuchajcie, zawsze będzie ktoś ładniejszy, lepszy, mądrzejszy od ciebie. Zrozum to w końcu. Ty jesteś taka, czy taki, jaki powinieneś być. Jesteś idealny, jesteś wystarczający. Czyli dla siebie to takie poczucie tego, że ja jestem okej. Ja wcale niekoniecznie muszę się podobać wszystkim, bo no, to
to nie o to chodzi. To ja mam być z sobą, ok. No a po drugie, jak już będziesz, to jest też takie zdanie, które usłyszałam kiedyś od kogoś bardzo dawno i ono bardzo mocno we mnie pozostało. I zawsze wtedy, kiedy mam ochotę zmienić swojego męża, swoje dzieci, no nie, dzieci trochę zmieniam, bo tam dzieci tak, ale na dzieci mam wpływ, to tego sobie nie odpuszczę. Ale właśnie tego mojego męża albo tam kogoś wokoło, to sobie myślę, to było takie piękne zdanie, zmiany zacznij od siebie i na tym skończ. I na sobie skończ. Także słuchajcie, z taką inspiracją mam nadzieję, że wyciągniecie dla siebie jakieś fajne, cenne tutaj myśli z tego naszego spotkania. No i zapraszam za tydzień. Będziemy rozmawiać o stresie, o emocjach, o zajadaniu stresu, o odchudzaniu. To jest bardzo, bardzo ważny temat. Słuchajcie, ja tylko tak krótko właśnie chciałam się jeszcze odnieść do tego, co mówisz, bo ja właśnie się śmieję, że ja stworzyłam sobie taką swoją bańkę, w której ja żyję i wpuszczam troszkę wyselekcjonowane osoby do tego swojego otoczenia i widzę, że to działa, bo widzę, że przyciągam nawet powiedzmy tak jak z tobą, prawda? No jakby widzę, że bez słów mogłybyśmy się rozumieć w większości tematów i to jest po prostu fajne, że jakby to, co ja przekazuję, to nie wiem, spojrzałaś na przykład na mój Instagram, prawda? Jakoś porozmawiałyśmy i tak dalej i my od razu wiedziałyśmy, że nadajemy na tych samych falach. Ja staram się po prostu takimi osobami, takimi informacjami siebie otaczać, a to, co gdzieś jest tam dla mnie niewygodne, czy generowałoby we mnie stres, po prostu oddalam trochę od siebie. Nie jest tak, że muszę wszystko wiedzieć, co się dzieje na świecie i tak dalej, prawda? Bo czasami jest mi to po prostu niepotrzebne i za bardzo by mnie to obciążało w pewnych sytuacjach. Więc ja mówię, stworzyć sobie taki swój świat czasami i po prostu jest to bardzo ważne. Chciałabym ci tutaj jeszcze parę komentarzy przeczytać. Właśnie ja odpisuję, ale nie odpiszę, tylko powiem. Bruce Lipton, Biologia przekonań. Tytuł książki, Biologia przekonań, ona jest po polsku przetłumaczona. Bruce Lipton, Bruce chyba się pisze to imię, nie pamiętam. A Lipton tak jak się mówi, Lipton. Super. Tutaj też pisano dla ciebie, że świetny debiut, że bardzo dobra wiedza, taka wartościowa, że wartościowa rozmowa, także bardzo dziękujemy za te komentarze, bo ja tak samo jestem bardzo usatysfakcjonowana tą rozmową i bardzo miło się ciebie słuchało. Tak gdzieś od początku czułam, że to właśnie w tą stronę pójdzie i tak jak mówię, cieszę się, że akurat z tobą są 4 spotkania zaplanowane, że jeszcze 3 razy będziemy miały ochotę się spotkać i liczę, że nie skończymy na tym, że gdzieś to tam będziemy kontynuować. Fajnie, że zaczęłaś się też dzielić tą wiedzą, bo byłoby szkoda, gdyby to tylko gdzieś tam zostało przy tobie, bo naprawdę jest to ludziom potrzebne. I widzę, że takie cykle, powiedzmy, takich spotkań są po prostu fajne, jeżeli co jakiś czas byśmy sobie robili i właśnie będę różnych specjalistów zapraszać. Słuchajcie, jeszcze poczekamy chwileczkę, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania do mnie czy do Agatki, to na pewno odpowiemy. Dziękuję, zapisałam. Super. Tutaj widzę, że od ciebie też parę osób jest, ode mnie parę osób było, także bardzo, tak, bardzo wspierają mnie kochane dziewczyny moje, tak, tak. Super. To jest ważne. To właśnie mówię o tej otoczce naszej. Bardzo ciekawe, gratulacje. Czekam na więcej. Super, bardzo się cieszymy. Oczywiście bardzo wartościowa rozmowa, dziękuję. Dziękujemy również za tak miłe słowa. Oczywiście live'a zapisuję, będzie wrzucony na Facebooka, na YouTube'a, także możecie go sobie odtwarzać. Agatko, jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie ci dziękuję. Widzimy się już za tydzień. Dzięki. Do zobaczenia, miłego wieczoru. Dzięki. Teraz musisz mi powiedzieć, jak mam się rozłączyć, bo nie wiem, jak to Ja rozłączę spokojnie, ja zaraz rozłączę. Dzięki. Dobra, to pa, pa.